Hej, z tej strony Ryku i właśnie zawitamy do Afterlife. O, tutaj mamy randeczkę z Rock, a właściwie to Johnny ma. Bo dzisiaj oddajemy kontrolę Johnemu. Więc zobaczymy, co tym razem Johnny nadwala. Jakiś czas później. Jakaś ekipa bierze się ze sobą na przynętę? To miał być komplement? Wyglądasz inaczej. Dobra, spróbuj jeszcze raz. Może za trzecim podejściem powiesz coś miłego. Coś czuję, że trzeba wymienić nerki. Hej, Rogue. Gotowa? Znowu ty. Idziemy? A gdzie Johnny? Jednak nie mógł przyjść. Wyglądasz niesamowicie. Tak mówi Johnny? Kiedy się pojawi? Dołączy do nas później. Widzę, że trzymasz go na krótkiej smyczy. Bardzo rozsądnie. To Porsche Johnny'ego? Skąd je masz? To właśnie było w tym kontenerze, o którym mówił Grayson. Okej. Mam parę niezłych wspomnień związanych z tym wozem. Możemy jechać. Silver Pixel Cloud to twoje ulubione miejsce? Kiedyś może tak. Strasznie dawno tam nie było. Kina samochodowe już dawno przestały być modne. Ale Silver Pixel dalej się jakoś trzyma. Brzmi jak fajne miejsce na randkę. Też mi się tak wydawało. Dlatego podsunęłam Johnemu, żeby mnie tam zabrał. Wiele lat temu. Czyli to nie był jego pomysł? Oczywiście, że nie. Dla niego pomysł na dobrą zabawę we dwoje to wysadzanie siedziby Arasaki. Coś tak strasznie przycina dzisiaj gra nam. Ale może po prostu, że jeździmy samochodem. Dobra, i... to teraz powiedz, co jest grane tak naprawdę. To znaczy? Johnny nigdy nie robi niczego bez ukrytych motywów. Więc o co chodzi tym razem? Johnny się zmienił. Naprawdę chcę z tobą spędzić trochę czasu. Nie ma w tym żadnych haczyków. Oj, nie tutaj. Rogue? Przetrawiam to. Bezinteresowny Johnny Silverhand. Ewidentnie masz na niego dobry wpływ. Ach, czerwone. Dobra, lecimy ładnie. No i wracając do ścinek, może przez to, że jeździmy samochodem, noc się zaczyna i spory ruch tutaj jest. Ale tak to ogółem problemów nie ma w tej grze z wydajnością. Takich większych na tym sprzęcie z GeForce Now. Ewentualnie sesja GeForce Now jakaś mi się trafiła kiepska. Ups. Ty, ja jestem stąd, nie świruj. I kręta droga straszna. Chyba zakręt. A, my to tutaj byliśmy. Zamknięte? Naprawdę dawno mnie tu nie było. W zasadzie to otwarte. Byłam tu już kiedyś. Możemy wejść do środka. To będzie bardzo kameralna randka. Okej. Okay. Cześć, żony. Spróbuj uruchomić sprzęt kinowy, a ja wybiorę dla nas dobre miejsca. Jasne. Sprzęt kinowy mamy to tutaj. To właśnie tam miałem ją zabrać do kina. Jakieś 50 lat temu. Dobra, chodźmy sprawdzić projektor.
Tu jest wejście. Wow, jakbym nie wiedział, Johnny. O, ciekawe. Okej, to chyba to. Wiesz, jak uruchomić projektor? Zaraz zobaczymy. Patrz, ostatnio grali Bushido 10. Idealnie. Wygląda na straszną szmurę. Wi, jesteśmy w kinie samochodowym. Film tu jest najmniej ważny. Po prostu ma coś lecieć w tle. Krew, laki, cycki i takie rzeczy. No to Bushido rzeczywiście pasuje. Dobra, Wi, możesz już spadać. Dam sobie radę. Bawcie się dobrze. Wi bardzo chętnie daje mu kontrolę. Zajęłam dla nas najlepsze miejsca. Wskakuj. No i coś więcej? Tak sobie wyobrażałaś tę randkę? Zawsze wiedziałam, że sporo musiałoby się zmienić, żebyśmy mogli spędzić jeden normalny wieczór w kinie. Ale na to bym nie wpadła. A możemy udawać, że jest 2015? Dopiero się poznaliśmy i jeszcze nie wiem, jakim jesteś skurwysynem. Pewnie. Zwabiłem cię do kina, żeby cię przelecieć. Technicznie mógłbym to zrobić. No więc jest 2015. Gdybyś mógł zacząć jeszcze raz, zmieniłbyś coś? Podjąłbyś inne decyzje? Zrobiłbym wszystko, żeby cię nie stracić. Johnny, ja... Hej, co się dzieje? Nic, po prostu... Miałam dużo czasu na rozmyślania, kiedy cię nie było. Co by było, gdyby i tak dalej. Na pewno o to chodzi? A nie o Graysona i Smashera. Co? Co ma Smasher z tym wspólnego? Mam wrażenie, że tamta sprawa nie daje ci spokoju. Bo nie daje. Jestem wkurwiona i rozczarowana. Ale nie chcę teraz o tym myśleć. Liczy się tylko to, że wróciłem do ciebie. To lepsze od co by było, gdyby. Ale mamy tylko jeden wieczór. To więcej niż się spodziewałem. Rok, jestem tu w pożyczonym czasie, w pożyczonym ciele. Ale wróciłem. Johnny, nie mogę. To nie jest w porządku. Myślałem, że tego chcesz. Bo chciałam. Próbowałam udawać, że nic się nie zmieniło. Że jestem tą samą Rogue, którą znasz. I nawet na chwilę udało mi się oszukać samą siebie.
Wrócę sama. Rok! Kurwa. O, tym razem bez... Rok już nie ma? Tak. Chyba nie poszło za dobrze. Nie. Mieliśmy spędzić miły wieczór w kinie. A coś ją dręczy. I nie chce mi powiedzieć. Coś podejrzewasz? Pamiętasz, jak Grayson dziwnie z nią rozmawiał? Dziwnie to mało powiedziane. Ewidentnie pogrywał z Rogue. A może jest w tym coś więcej? Muszę nad tym trochę pomyśleć. Ale na razie zawieź mnie do Northoak. To ci pomoże ze sprawą Rogue? Nie. Chodzi o Kerego. Opowiem ci na miejscu. To był naprawdę chujowy film. Okej, to Kerego mamy. Się dostać, no to co, lecimy, nie? To się ewidentnie chyba nie z tą sesją GeForce Now jest nie tak. To będzie ok. No, to po co tu jesteśmy? Z tego co słyszałem, Kerry ma tu willę. Nieźle się urządził. Gdzie niby słyszałeś coś o Kerrym? Jak to gdzie? Na mieście. W końcu piszą o nim wszystkie brukowce. A tak, ciebie wtedy nie było. Czyli jak miałeś wychodne. I co, chcesz go odwiedzić? Myślę, że to dobry moment. A iść do jego willi, żebyś mógł się rozejrzeć i skrytykować meble? Wiesz, co o nim pisali? Depresja, próby samobójcze. I co, martwisz się, że coś sobie zrobi? Kto wie, może mógłbym mu coś doradzić. To znaczy, że chcesz tam iść osobiście. Znowu mam ci oddać kontrolę? Tak. Ostatnim razem nie zrobiłem nic skandalicznego. Wypuść mnie za wzorowe zachowanie. Aha, najpierw Rogue, teraz Kerry. To kto będzie następny? Nikt. Lista ludzi, których uważam za przyjaciół i którzy tak się składa, jeszcze żyją, jest dosyć krótka. Dlatego zależy mi, żeby pogadać z Kerrym. Co to była za próba samobójcza? Totalnie amatorska. Nawet nie załatwił sobie porządnej widowni. Próbował się zastrzelić w swoim pokoju. Jego własny ochroniarz odebrał mu broń, jak dziecku lizaka. To może być zwykła plotka. Pewnie. I chciałbym to sprawdzić. Okej. Ale chcę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Żadnych wyskoków, obiecuję. Chcę po prostu zobaczyć, co u niego. Jak zamierzasz mu powiedzieć, że to ty? Jeśli on rzeczywiście ma jakieś problemy ze sobą, to może to nie jest najlepszy moment, żeby mu mieszać w głowie. Wi, daj spokój. Kerry zawsze był pojebany. Dlatego tak dobrze się dogadywaliśmy. Nie martw się. Będę improwizować. Na początek spróbujmy dostać się do tej willi. Okej. Powiesz mi, kiedy chcesz przyjąć stery. No dobra. Jak to wygląda? Czy jestem ciekaw, co te wszystkie takie rzeczy tutaj oznaczają? Gdzieś tam słyszałem, że można sobie sprawdzić, jaki ma się stopień zaufania do Czonnego, czy coś ten deseń. Dobra, Kerry ma gdzieś tutaj niby. Willę swoją, no i ma.
brzydkie jak chuj. Mam nadzieję, że było przynajmniej drogie. Coś musi usprawiedliwiać to bezguście. No, do prechy to chyba ma. Kurwa. Ktoś tu chyba wybierał z katalogu. I założę się, że nie sam Kerry. On zawsze jadł na mieście. Ale jakaś spora ekipka u niego na chatce była. O, jeszcze zapalona cisza. Popatrz tylko. Kerry jako piękny motyl wykluwający się z kokonu samuraja. Ale moment, coś tu jeszcze mamy. Co to? Second Conflict. To Kerry zawsze wymyślał te wszystkie kiczowate tytuły. Widzę, że nie wypadł z formy. Okej. Okay. Ten nawet ja kojarzę. Teraz się podlizujesz. Never fade away. Ten chyba lubię najbardziej. Co to? Nasz stary singiel. Nie mam pojęcia, po co Kerry trzyma tutaj to gówno. No dobra, to byśmy mieli. Tu mamy gitarki. Niezła kolekcja. No dobra, teraz jestem pod wrażeniem. Na kilku z nich sam grałem w czasach samuraja. Czyżby Kerry ma tu zespół? Ile coś takiego kosztuje? Nie stać nas. To ulubiona gitara Kerry'ego. No tej nie mogę zeskanować. Ja sobie wszystkie tak poskanuję. Mnie ciekawi, czy jeszcze coś tutaj znajdziemy. Okej, okay, mamy drzazgę. O matko, ściana tekstu. Co my tu dalej mamy? Recenzji tu nie będziemy czytali. Tu pewnie siadaj, myśli, pochuj mi to wszystko. Dobra. Coś tu widziałem do podniesienia. A, tu kawałek dalej. Kongu daje Lizzie. Tam coś przeczytałem, że Bibi planuje nagrać Lizzie. Maszyną nic nie zrobimy. Tu nic nie ma. Jedyna naprawdę potrzebna rzecz w tym domu. Że łóżko? Tu jeszcze też nie możemy się dostać. Kerry, co, nie słyszy nas? Wygląda na to, że się kąpie. I to sam. Dobrze się składa. Okej, okay. Resztę zostaw mnie. Jakoś go wyciągnę z łazienki. Możesz już wziąć pigułki od Misty. Okej. Okay. Uszkodzenie czy purelik? Od razu lepiej. A teraz sprawdzimy, czy trzyma je tu tylko dla dekoracji, czy da się na tym grać.
O, może to, bo Chipina coś tam kojarzymy, Never Fade Away też, Archangela jeszcze chyba nie mieliśmy. The desire to destroy. Kim ty, kurwa? Graj dalej. Okej. Okay. Johnny? Kerry! Ej... Nie... Nie... Kurwa, to jakiś żart. Czekaj. Co Silverhand powiedział mi przed śmiercią? Sprawdzasz mnie teraz? A może jeszcze ci coś zagrać? Mów! Powiedziałem, żebyś nie był pizdą. I co, udało się? Johnny jebany Silverhand. Co ty tu kurwa robisz? Jak? Niespodzianka. Ty skurwielu. Okej. Rozumiem, że to było nieoczekiwane. Kurwa, wręcz przeciwnie. 50 lat na to czekałem. Widzę, że sporo się zmieniło. Cycki. Nowy styl? Ty też dobrze wyglądasz. Kurwa, Johnny. Muszę się napić. Dobra. Chodź. Opowiedz mi, czemu wyglądasz jak zbuntowana nastolatka. Ma na imię Vi. Polubiłbyś ją. Kurwa, Johnny. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Ładnie tu. Jeszcze nic nie widziałeś. Już twoją całą chatę zwiedziłem. Przeprowadziłem się tu po wydaniu czwartej płyty. Widać, że dobrze się sprzedajesz. Kurwa, nawet nie zaczynaj, Johnny. Z kim podpisałeś kontrakt? Kurwa, z Arasaką. Rano nagrywam u nich w studio, a wieczorem Yorinobu przychodzi na sąsiedzkiego grilla. A tak naprawdę z kim podpisałeś? Z MSM Records. Też dobra firma. Chodź, siądziemy tutaj i opowiesz mi, co się z tobą działo. Mieszkasz tu całkiem sam? Skąd? Jest jeszcze Ariel, kucharz, ale dzisiaj ma wolne. Miguel. Wiesz. Zresztą, nie twoja sprawa. Siadaj i opowiadaj. To będzie długa historia. No i chuj. Zależy mi, żeby była przede wszystkim smutna. Wiesz, kurewsko smutna. Naprawdę, bo jeśli usłyszę, że przez te wszystkie lata włóczyłeś się z nomadami, albo siedziałeś na orbicie, a teraz wpadłeś tylko, żeby mnie krytykować, to mnie jasny chuj strzeli. Mówię serio. Będzie kurewsko smutno. Kurwa, pamiętasz? To był ten jedyny raz, kiedy Henry przyszedł czysty i trzeźwy. No, grał jak gówno. Ale Denny była zadowolona. Teraz mi się wydaje, że to były fajne czasy. Graliśmy w jakichś zawszonych budach, kłóciliśmy się przed każdym koncertem. Sami nie wiedzieliśmy, co chcemy grać. Nigdy nie mieliśmy pieniędzy. Nancy była control freakiem, Henry śmierdział. Ja nosiłem twoje spodnie. Zajebiste czasy. Nigdy nie rozumiałem, co Denny widziała w Henrym. Ona przecież była dość inteligentna. Nawet za bardzo, jak na nasze standardy. Denny zawsze lubiła takich rozczochranych przegrańców i brudasów. Henry, on był idealny. Zaćpany półgłówek. Mogła go ratować w nieskończoność. Dlaczego nigdy nie próbowała ratować mnie? Bo musiałaby się ustawić w kolejce. A to kto? Louise. Moja była żona. Twoja... Co? Żartujesz. Ile to trwało? Za długo. Ale dobrze na tym wyszła, zapewniam cię.
Oddałem jej dom w Tokio, samochody, no i dzieci. No to ty na tym dobrze wyszedłeś. Z twoją depresją to prawda? Nie, kurwa, część strategii promocyjnej. Te próby samobójcze też? Myślisz, że jak strzelisz sobie w łeb, to ci wzrośnie sprzedaż? U ciebie to się nie sprawdziło. Nikt nie pamięta o samuraju. A teraz cię skręca z bólu dupy, bo jakoś sobie poradziłem bez ciebie. O kurwa, ale Volta. Masz jakiś kontakt z resztą zespołu? Tylko z Nancy. Teraz nazywa się Bez Isis i pracuje w News 54. Jeśli chcesz, mogę się dowiedzieć, co z Danny i Henrym. Moglibyśmy znowu coś zrobić razem. No wiesz, pograć. Nancy to teraz Bez Isis. Ale wymyśliła. To brzmi jak aspirująca stripteaserka w egipskich dekoracjach. Kurwa, szkoda, że umarłeś, bo tak to na pewno spytałaby cię o zdanie. A co tam u niej w ogóle poza tym, że zmieniła branżę? Mógłbyś sam z nią pogadać. Henry się pewnie zapił. Nie no, wiedziałbym, jakby umarł. Mamy wspólnych znajomych. Parę telefonów i pewnie udałoby się go namierzyć. Danny powinna dalej grać. Miała talent i była twardzielką. Coś tam wydała ostatnio. Niedawno przeprowadziła się do Norfolk. Mówiłeś, że nie wiesz, co u niej. Nie rozmawiałem z nią. Chyba mnie unika. A wychodzisz czasem z tej willi? Nie. Chcesz reaktywować samuraja? Tylko na jeden koncert. Zagramy w jakieś noże, gdzie nikt się na tym nie pozna. Muszę uważać na swoją reputację. Ale nie będę musiał im wszystkim tłumaczyć, co się stało? Nie, darujmy sobie. To było kurewsko nudne. Biochipy, mroczne plany Arasaki, magiczne pigułki. Kurwa. Powiem, że jesteś moją nową dupą. Dobra, zróbmy to. Kurwa, zajebiście. Zaraz ci prześlę kontakt do Nancy, ja spróbuję ściągnąć Henry'ego i Danny. Jakbyś mnie nie zastał, ustal wszystko z V. Jasne, ale dobrze się dogadujecie? Ostatnio nie szczególnie. Ale ona nie bardzo ma wybór. A jak mam... Johnny, w porządku? Nie. Okej. Ty jesteś V. Johnny mówił, że coś takiego może się stać. Dobrze się przynajmniej bawiliście? Oho, wyczuwam wyrzut. Posiedź tu, dopóki nie dojdziesz do siebie. Nikt ci nie będzie przeszkadzał. O co chodzi z tym koncertem? Słyszałaś to? Kiedy pigułki przestają działać, wszystko robi się wyraźniejsze. No więc? Chyba chcesz zobaczyć samuraja na żywo. Taka okazja już się nie powtórzy. A co jeśli skończy się jak z Rogue? Rozczarowaniem. To co innego. Kerry potrzebuje tego koncertu. Okej. Dzwonię do Nancy. Dobra robota. Dobra, to sobie co, zadzwonimy do Nancy. Nancy? Znaczy, Bez Isis? Nie, to jej nisko opłacany i niedoceniany asystent. To Steven, News 54, słucham. Chcę rozmawiać z Bez. Nie ma jej. Dzwonię z rezydencji Kerry'ego Urodine. Gratuluję, ale Bez nadal nie ma. Spodziewaliśmy się jej 2 dni temu. Pojechała do Tottenham robić materiał o Maelstromie. Zadzwoń w przyszłym tygodniu albo śledź nasze newsy. Jeśli szlak ją trafi, pierwszy o tym napisze. Wi, mam złe przeczucia. Chyba wybierzemy się do Tottenham. No i chyba tak zrobimy, ale myślę, że w kolejnym odcinku ja sobie zestartuję GeForce Now.
i wtedy po prostu byśmy zrobili tą misję. No dobra, taki to mógłbym mieć. O, furka w takim miejscu? Ja wcześniej tu nie widziałem? Dziwne. No dobra, my się zobaczymy w Totem Tans w następnym odcinku. A tymczasem... Graud, z wami Dyku, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, na kolejnych przygodach Night City. Hej, hej!